Jak się okazuje, żeby spędzić wakacje pod palmami, wcale nie musimy wyjeżdżać do ciepłych krajów. Wystarczy przyjechać do Międzyzdrojów. Choćby popatrzmy za mną. Tu wypoczynek jest troszeczkę inny. Przede wszystkim mamy te piaszczyste, cudowne plaże. Mamy nieopodal Woliński Park Narodowy. Mamy Zagrodę Żubrów pokazową, gdzie można przejść się na spacerek, zobaczyć, jak żyją żubry. Mamy wiele, wiele atrakcji w mieście, więc naprawdę nie ma miejsca na nudę. I porównując wycieczki zagraniczne do wycieczek polskich, my zdecydowanie wybieramy jednak wypoczynek w Polsce. Polska jest piękna. Uwielbiamy spędzać wakacje nad Bałtykiem. Bałtyk jest przepięknym morzem, mamy przepiękne plaże, mamy przepiękne ośrodki, co zresztą widać. Ten ośrodek w ogóle jest niesamowity. Posiada 4 fantastyczne place zabaw, takie kids play. Posiada 2 strefy gier komputerowych. Posiada gameport, gdzie dzieciaki mogą się wyszaleć. Oczywiście atrakcje na zewnątrz, typu spray park wodny, typu na przykład tutaj plac zabaw z rakietą, więc naprawdę tu nie ma miejsca na nudę i każdy znajdzie coś dla siebie od malucha po starszaka. Podczas letniego wypoczynku dla nas najważniejszą rzeczą jest oczywiście bezpieczeństwo dzieci, no i to, żeby ośrodek dostarczał im jakichś ciekawych rozrywek. To właśnie wszystko znaleźliśmy w Belmare i jeździmy tutaj od lat i myślę, że to jest najbardziej idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. Tych atrakcji tu jest naprawdę cała masa. Świetne animacje, 7-godzinne. Można zostawić dzieciaczka pod opieką i na przykład wyjść sobie z żoną na kolację czy na spacer. Można oczywiście skorzystać ze spa. Też dzieciaki są zaopiekowane, świetnie się bawią, a w tym czasie rodzice spokojnie sobie mogą pójść na spa. Tak jak wspominałem, tych atrakcji tu jest cała masa. Animacje tematyczne. Dziś bawią się w Indian, jutro w piratów. Także to jest ciągle coś nowego. Dzieciaki nie chcą stąd w ogóle wyjeżdżać.